Ho ho ho, witam was serdecznie, moi drodzy. Dostaliśmy po 200 paczek od Wargamingu, tu już widzicie, te paczki są przygotowane do otwarcia, ale prawdopodobnie jutro będę je dopiero otwierał. Dzisiaj już nie ma czasu, już wrzucam, ten film będzie jako trzeci, więc no nie przesadzajmy z tym spamem. Chociaż to są dni, które jeżeli nie jesteście w temacie, to mogę powiedzieć, że to są dni, w których na YouTubie zarabia się najwięcej za wyświetlenia. Później, jak już święta miną, to się tyle nie zarabia. O co chodzi, o co chodzi, kurczę, dlaczego ho-ho-ho i dlaczego y, mogę zakrzyknąć: Ludzie, ludzie, paczuszki rozdaję, albo: Ludzie, ludzie, zwariowałem, paczuszki rozdaję, y, cytując klasyka. Y, moi drodzy, więc tak, dostaliśmy po te 200 paczek. Jak widzicie. Ja na brak golda nie narzekam. Odkąd dostaliśmy konta od Wargamingu, ja sobie gram tam, bo mam wszystkie czołgi. Nie muszę się martwić o kasę, złoto i tak dalej. Także z tych paczek, ja potrzebuję tylko i wyłącznie ten czołg wylosować no bo tego pewnie zabiorą zresztą nie wiem, jak to teraz będzie i dwulufowca wylosować no i koniec, bo wszystkie pozostałe czołgi mam, golda mam, mogę sobie konto premium kupić i tak Pisałem do Wargamingu. Czy mogę rozdać Wam te paczki? Niestety jest to niemożliwe, więc wpadłem na pomysł. Iście szatański, tak jest. No, powiem szczerze, że mógłbym zacząć je otwierać i w momencie, kiedy wyleci to i dwulufowiec, to resztę. Mógłbym Wam dać, normalnie nigdy bym takiej ilości tych paczek nie kupił, no ale nie można, a skoro nie można, ale jednak chciałbym Wam dać jakieś paczki, no to popatrzcie, co wymyśliłem. Oto jest fantastyczny arkusz kalkulacyjny programu LibreOffice. Taki to jest darmowy, <laughs> moi drodzy. No i co wymyśliłem? Jak wiecie, od czasu do czasu robię streamy z złota, i tam była kiedyś taka konkurencja Pokonaj Hallaka, tak? Pokonaj Hallaka chodziło o to, że jak gramy w Plutonie, jeżeli ktoś z was zrobi więcej więcej Expa niż ja, na przykład, czy demedża, to tam różnie sobie ustawialiśmy, no to dostawał w nagrodę 500 Golda, tak? Pomyślałem, że można do tego wrócić. Dla was jest to plus, ponieważ po powrocie z wyprawy ja nie gram dobrze, więc to nie jest żadna sztuka zrobić więcej jak niż ja w takim plutonie grając. No i zobaczcie co wymyśliłem i od dzisiaj, dzisiaj zresztą będzie zupełnie specjalny ten stream, zaczniemy go o 20.30, 21.00 około gdzieś w tych godzinach, będziecie mogli wygrać oprócz normalnego golda paczki, więc tak. Najwięcej XP w Plutonie z hallakiem, jeżeli ktoś zdobędzie, dostanie 500 golda. Jak to się ma? Zapraszam ludzi, którzy napiszą do mnie w wocie, Przypominam, że będę grał na koncie tym od 2G, czyli nie na hallak 5, tylko wod contributor 56. No i dwie osoby zawsze biorę do Plutonu, i jedna z tych osób może wygrać nagrodę. Ta nagroda to będzie 500 golda i wystarczy zrobić najlepszy exp z naszego plutonu. Tak? Czyli zawsze ta jedna osoba wygra, no dwie osoby niestety nagrody nie dostaną. Ale postanowiłem, skoro są paczki, to rozbudować. A więc, jeżeli ta osoba, która zrobi najwięcej exp, będzie grała czołgiem ciężkim, medem i zrobi obrażenia razy dwa. Czyli gracie czołgiem, który ma 500 HP, ale zrobicie 1000 uszkodzeń. Wtedy nie dostajecie 500 golda, tylko kupuję wam 3 paczki. Czyli to za 24 zł. Tak? Będziemy grali od tiery u 5 do 10. Plutonowi będą uzgadniać między sobą, którym czołgiem chcą grać. I ja się po prostu będę dostosowywał od 5 do 10. Także to jest chyba jasne. Oczywiście nie wygrywa się dwóch nagród, tylko jedną. Zawsze wygrywa się jedną nagrodę. Jeżeli będzie to niszczyciel i czołg lekki, trzeba zrobić trzy razy HP, żeby dostać te trzy paczki. Być może tu przesadziłem w na pewno przesadziłem, jeżeli chodzi o czołg lekki, ale dla niszczyciela zrobienie trzy razy tego co ma No to wcale nie jest takie takie trudne, tak? No bo to mając niszczyciel 500 HP, trzeba zrobić 1500 uszkodzeń. To mi się wydaje, że to nie jest aż jakieś takie niewykonalne. Ale to nie koniec, bo za inne rzeczy też będę płacił paczkami. A więc, jeżeli ktoś zrobi specjalistę, dostaje 3 paczki. Jeżeli ktoś zrobi medal Pasuciego, również dostaje 3 paczki. Ale. Nie może to być tak. Tutaj jest zaznaczone XP naj, czyli musi ta osoba mieć w plutonie najlepszy XP. Bo gdybym tego nie zrobił i byście zobaczyli artylerię, to każdy po prostu klapki na oczy i dzida na artylerię zginąłby i może te dwie artylerie się rozwali i wtedy wygra paczki. Więc tak nie będzie żeby zrobić najlepszy exp w pluton no chyba że my zginiemy ja i pozostały plutonowy zginiemy na początku to wtedy rzeczywiście będzie można taki rajd sobie przypuścić i zginąć ale jeżeli tak nie będzie to po prostu i tak mimo tego iż ktoś Pasuciego zdobędzie to nagrody nie dostanie bo nie będzie miał najlepszego exp za medal burdy czyli za zniszczenie trzech artylerii yy, to jest chyba, trzeba zrobić trzy e, fragi na arcie i ta arta musi być jeden poziom wyżej. Dostaję trzy paczki plus nagroda rzeczowa. Nagroda rzeczowa będzie wysłana przeze mnie pocztą polską. Za medal Kołobanowa, jeżeli komuś uda się zdobyć, będę płacił 11 paczek, czyli ten zestaw za 80 złotych. Za medal Radleya Waltersa, jeżeli ktoś zdobędzie, dostanie 25 paczek, czyli to jest ten zestaw za 160 zł. Jeżeli te dwa są moim zdaniem bardzo mało realne, ale jeżeli komuś udałoby się zdobyć medal pula, grając w Plutonie, to dostanie ode mnie 75 paczek, czyli zestaw za 400 zł. Jeżeli jakimś cudem nieprzewidzianym, chociaż to jest prawie niemożliwe, ktoś zdobyłby medal Rosjeni, to dostanie ode mnie 150 paczek, czyli jest to dwa razy po 400 zł zestaw za 800 zł paczek. Chociaż w tym przypadku uważam, że trochę głupota wydawać taką kasę, więc gdyby ta osoba chciała. Yy, Inną nagrodę za 800 zł. Jak cokolwiek, co można kupić za 800 zł, to właśnie bym mu to kupił. To jest oczywiście jeszcze nie koniec, ponieważ od Wargamingu dostałem 5 czołgów do rozdania. I to będzie rozdane na streamie prawdopodobnie w pierwszy dzień świąt, tak zwany, czyli jeżeli Wigilia jest 20. 24, tak? No to 25 albo 26, bo nie wiem, czy czasem gości nie będę miał 25. Więc zrobimy sobie konkursy, polowania, takie rzeczy, i będziecie mogli wygrać jeden czołg 50 TP prototyp bardzo fajny. Dwa czołgi nie mniej fajne czyli AMX 1357. I fantastyczne, moim zdaniem, czołgi 2T3485. Także, chyba, rewelacja. I teraz uwaga, mam dla Was niespodziankę. A, ile razy na streamie to będzie obowiązywało? Moi drodzy, zobaczymy, jak szybko będziecie mi drenować. Yy... Będziecie mi drenować konto, tak z kasy. No, no tam jakieś dno jednak istnieje na tym kącie. Nie chcę iść z torbami. Zwłaszcza, że jak wiecie, po powrocie z wyprawy, no, no nie, nie zarabiam już tyle, co przed wyprawą, także jest z kasą troszkę gorzej. Ale mimo wszystko chcę Wam tą niespodziankę zrobić, bo wśród moich widzów zdaję sobie sprawę, są osoby, których w ogóle nie stać na paczki albo nie chcą kupować, bo mają inne wydatki, tak? Więc chciałbym wam to sprezentować. I teraz uwaga! Dzisiaj będzie stream wyjątkowy. Otóż dzisiaj zniesione jest to. Czyli na dzisiejszym streamie wyjątkowo znosimy. Tą, że tak powiem, zasadę robienia podwójnych dwa razy HP, oraz że niszczyciel i czołg tam lekki musi zrobić trzy razy więcej HP. Innymi słowy, ta nagroda dzisiaj nie istnieje i za pierwsze miejsce pod względem expa albo pod względem obrażeń. Zobaczymy jak to zrobimy. Może obrażenia weźmiemy. To zresztą dowiecie się na streamie. Będę mówił przy każdym plutonie. To gość będzie dostawał trzy paczki i teraz warunek jest taki, że ja będę od razu kupował te paczki tej osobie, która wygra. Ta osoba będzie musiała od razu paczki otworzyć i na streamie napiszę co też konkretnego w paczkach wygrała. Ja później sobie będę to zapisywał na kartce i jak ten cały kociokwik minie, to wtedy zrobię film taki podsumowujący, ile w ogóle udało wam się różnych rzeczy powygrywać. Czyli będziemy czekali na rezultat otwarcia paczki i dopiero wtedy nowy pluton. No nie będę tych plutonów robił co chwilę, co chwilę, bo bym poszedł z torbami, tak? No. No zresztą zobaczymy, no zobaczymy, jak, jak szybko kasa będzie mi znikała z konta, kurczę. No, to chyba wszystko, co chcę powiedzieć, także dzisiaj taki zupełnie wyjątkowy stream będzie, o, zaczniemy go właśnie o godzinie około 21, może 20.30, ale chyba raczej 21, no i pociągniemy tak gdzieś z 3 godziny. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zasada jest taka, że jeżeli ktoś wygra cokolwiek, to już nie bierze udziału więcej w zabawie. Chciałbym, żeby każdy miał szansę chociaż raz zawalczyć o te paczki, tak? Czyli jeżeli ktoś będzie grał ze mną dzisiaj w plutonie i nic nie wygra, to spokojnie może się kwalifikować do dalszych plutonów na przykład tam pojutrze czy, czy jeszcze kiedyś, zakładając, że będzie to obowiązywało, tak. Natomiast jak ktoś już coś wygra, to chciałbym jednak, żeby już nie brał udziału i żeby dał szansę innym. No, to tyle. Życzę, życzę Wam powodzenia. Myślę, że tutaj, no właściwie to tu powinno być większe, większe nagrody za specjalistę, ale nie robimy. Pamiętajcie, że wygrywa się jedną nagrodę, czyli jeżeli osoba będzie miała najwięcej XP w plutonie ze mną, Czyli więcej niż ja i ten drugi plutonowy, to dostanie 3 paczki, i jeżeli dodatkowo zrobi specjalistę, to już nie dostanie 6 paczek, tylko 3, bo to by było delikatnie przegięcie, prawda? No. A w przypadku tym specjalistę, jeżeli zrobi osoba, która na przykład. Będzie miała najgorszy ex z naszego plutonu, to i tak dostanie trzy paczki. Czyli wtedy nagrodę dostanie zarówno pierwsza osoba pod względem ekspa albo obrażeń zobaczymy, jak to tam będziemy robić i jeszcze dodatkowo ten drugi plutonowy, który zrobił specjalistę, też dostanie trzy paczki. No. I jeszcze na koniec powiem, jeżeli gość zrobi specjalistę i Kołobanowa, to nie znaczy, że dostanie 11 paczek i 3 paczki, tylko wtedy dostanie 11 paczek. No mam nadzieję, że to dobrze wyjaśniłem. Jeszcze będę wam wyjaśniał to na streamie. No i co? Życzę wam powodzenia, a mojemu portfelowi życzę dosyć wolnego odchudzania. <laughs> I to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy, i do usłyszenia. A może jeszcze jedną rzecz. To kosztuje 24 zł, więc jeżeli w sklepie nie będziecie chcieli paczek, tylko coś innego ze sklepu wargamingu za 24 zł, no to wtedy mi powiecie, ja to na bieżąco będę wam kupował. Ale wolałbym jednak kupować paczki, no bo to dojdzie to ten fajny dreszczyk emocji, co Wy tam wylosujecie. To tyle. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Dodam, że dzisiaj rano kupiłem sąsiadowi 11 paczek w prezencie. I kurczę, skubany, jakiego miał fuksa. Yy, I Progetto dostał z tych 11 paczek, i dwulufowego yy, Ruska dostał z, z tego. No, nie, byłem trochę delikatnie w szoku, szczerze mówiąc. Zobaczymy, ja jutro te 200 paczek otworzę. Może dzisiaj na... Nie, no dzisiaj na streamie nie będę otwierał. Mo, jutro otworzę te 200 paczek i zobaczymy, co mi tam yy, się wylosuje. Koniec wiadomości. Także zwariowałem paczuchy, rozdaję. Żegnam się z Wami, moi drodzy. A dzisiaj jeszcze informacja dla Was: najlepszy w historii science fiction serial pojawiła się czwarta edycja, czy tam czwarty sezon Expanse. Także nawet się już zastanawiałem, czy mógł, może w ogóle nie robić streama. Bo chętnie bym obejrzał sobie, szczerze mówiąc. Tylko, że ja nie będę oglądał od czwartego sezonu, tylko. Ten serial tak mi się podoba, że ja go po prostu będę oglądał tak jak dotychczas każde seriale, czyli od pierwszego sezonu. I oczywiście jak wyjdzie piąty sezon, to znowu będę od pierwszego oglądał. No po prostu coś takiego mam, że niezwykle podoba mi się serial Expanse. To jest dla mnie po prostu coś pięknego. Ehm, hmm. Dobra, tyle, koniec.